Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Tomku, pięknie się to dzisiaj zaczęło, szybko zdobyta bramka, może nawet trochę za pięknie, bo później to Puszcza przejęła inicjatywę. No tak, fantastycznie, żeśmy weszli w mecz, bo ta bramka przede wszystkim powinna nas uspokoić, a dwa, że przepiękna bramka, bo cała akcja była tak naprawdę strzelona jak na FIFA i piłka fajnie chodziła i żeśmy strzeli bramkę. I od tego momentu powinniśmy to spotkanie kontrolować, a gdzieś się wkradła nerwowość. Puszcza tak naprawdę nie miała nic do stracenia, szliła jedną bramkę, drugą i troszeczkę się napędziła, ale też pokazaliśmy to, że się nie załamujemy i odrobiliśmy ten wynik. Wynik taki sam jak w Legnicy, ale nastroje zgoła odmienne, bo chyba wszyscy liczyliśmy na coś więcej dzisiaj. Mimo wszystko w Legnicy też powinniśmy ten mecz wygrać, bo przy wyniku 1-1 mieliśmy swoje sytuacje, żeby prowadzić. I jasne, strzelając bramkę w 90 tam pierwszej czy drugiej minucie, to zawsze się ten punkt szanuje i dzisiaj też szanujemy ten punkt, bo my dzisiaj zdobyliśmy punkt i spokojnie, gra toczy się dalej. Natomiast jasne, że przed meczem chcieliśmy ten mecz wygrać i w trakcie meczu też myślę, że było widać, że bardzo chcemy, a czasami to bardzo niestety zamienia się w to, że nie do końca wychodzi. Wszedłeś dzisiaj w drugiej połowie przy wyniku 1-2 dla Puszczy. Z jakim nastawieniem, z jakimi instrukcjami wszedłeś na boisko? Jakie były twoje zadania dziś? No przede wszystkim chcieliśmy pchnąć tą grę troszeczkę wyżej do przodu, żebyśmy stwarzali sytuację, żebyśmy odrobili ten wynik, bo wiadomo, że wynik był niekorzystny, no więc wchodząc przy wyniku niekorzystnym dla nas, jakim było 1-2, robiliśmy wszystko, żeby odrobić to i takie były założenia, żeby grać ofensywnie, żeby grać przede wszystkim też cierpliwie, bo mieliśmy mimo wszystko 45 minut, skoro potrafiliśmy stracić dwie bramki, to dlaczego byśmy mieli tych dwóch bramek nie strzelić? No i udało się po pięknym golu Mateusza Sopoćki. No tak, Sopot strzelił bramkę w Stadionie Świata i szkoda, że przy pustych trybunach. Natomiast szkoda, że nie strzeliliśmy tej drugiej bramki, bo to by jeszcze więcej wiary w nas pchnęło i takiego pozytywnego optymizmu, można powiedzieć. Natomiast tak jak mówię, szanujemy ten punkt, bo przegrywaliśmy po raz drugi i drugi raz odrobiliśmy i doprowadziliśmy do tego, że zdobywamy punkt i dalej mamy swoją twierdzę. Jak wygląda motywacja wasza do meczu, takiego meczu bez publiczności, i to w momencie, gdy rozgrywany jest to praktycznie mecz za meczem, co 3, co 4 dni, więc może trochę ta aura święta piłkarskiego opadła? Nie mogę się też wypowiadać za wszystkich, natomiast ja zawsze powtarzam, że mnie piłka nożna bardzo cieszy i jest to coś, co robię całe życie i co całe życie kocham. I dla mnie nie ma znaczenia, czy gram przy pustych trybunach, czy przy 5, czy przy 40 tysiącach. Dla mnie piłka nożna to jest i mecz to jest świętość i myślę, że każdy z nas tak do tego podchodzi. Nie trzeba nas motywować, bo w każdym meczu chcemy wygrywać, mamy swój cel i myślę, że tutaj z motywacją nie ma najmniejszego problemu. Świetnie, dziękuję ci bardzo. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.